Cześć, witajcie przed galerią Terminal 21. Jestem tutaj dzisiaj nie bez powodu, bo mam tutaj konkretne zadanie do wykonania. Postanowiłem dzisiaj przejechać się trasą czerwonej linii autobusu, który jest tutaj taki turystyczny, gdzie się wsiada hop on, hop off, czyli wsiadacie sobie na każdym przystanku, kiedy chcecie, ile razy chcecie i wysiadacie wtedy, kiedy chcecie, na każdym z tych przystanków. Tak jak tutaj od razu widać, taka atrakcja tutaj w Pattaji kosztuje 800 batów za osobę i jest to na cały dzień bilet i po prostu kiedy chcemy, to na te autobusy, do tych autobusów wsiadamy i z nich wychodzimy. Jestem tutaj pod terminalem dlatego, że jest to miejsce, z którego startują te autobusy i postanowiłem tutaj przyjechać. Terminal 21 to ogromna galeria, naprawdę bardzo duża galeria. W środku mnóstwo sklepów, a na samej górze bardzo tani street food, czy taka po prostu tajska kuchnia, może nie tyle street food, co właśnie bardzo tania tajska kuchnia z bardzo dobrym jedzeniem. Galeria Terminal 21 skupia cały świat w jednym miejscu, tak jakby, dlatego jest tutaj samolot jeden, z tamtej strony jest drugi, tylko go akurat w tej chwili nie widać, a w środku można poczuć się, jakby się było na przykład gdzieś tam we Francji, w Anglii i w jeszcze jakichś innych takich miejscach, bo każde piętro i gdzieś tam jakieś poszczególne miejsca na tych piętrach odzwierciedlają dany kraj i można się tam poczuć, jakby się było w tym danym kraju. Także ciekawe miejsce, bardzo ciekawe miejsce, jeśli jest się w Pattaji, potrzebuje się coś kupić, to do takiego terminala tutaj, do takiej galerii można zdecydowanie się wybrać i raczej zakupy będą udane. A za galerią znajduje się bardzo duży hotel, przypomnę sobie tylko nazwę, Grand Center Point. Grand Center Point jest to bardzo duży hotel, który jest, można powiedzieć, połączony z tą galerią. Tutaj go tylko trochę widać, sam czubek tego hotelu. I po prostu można w tym hotelu się zatrzymać. Jak się przyjedzie do Pattaji, to można się w tym hotelu zatrzymać i jest się od razu przy galerii. A obok, jeszcze z drugiej strony, znajduje się jeszcze chyba bardziej kozacki hotel. Za mną, za moimi plecami, jest to Space. Przekozacki też hotel. Naprawdę mega. Jeszcze tam nie byłem. Widziałem tylko jakieś różne filmiki, zdjęcia z tego hotelu. Ale zamierzam się tam kiedyś wybrać, bo na samej górze jest restauracja z pięknym widokiem. I chcemy się tam po prostu kiedyś wybrać na jakąś kolację z pięknymi widokami, także na pewno z tego hotelu też Wam kiedyś zdam relację. Jeszcze jedna tylko taka ważna informacja odnośnie tej galerii, to autobusy startują spod bramy numer 1. Już Wam tutaj pokazuję, o co chodzi, żebyście wiedzieli, gdzie jest przystanek. Tutaj mamy nazwę Gate 3, czyli wejście do galerii numer 3. Wcześniej było wejście do galerii numer 4, tam za tymi palmami. Tam mamy w stronę jakby miasta, w stronę morza, wejście numer 2 i później wejście numer 1 i spod tego wejścia numer 1 startują te autobusy, którymi możecie pozwiedzać sobie Pattaję. Ja dzisiaj zrobię to skuterem. Nie będę oczywiście dokładnie zwiedzał tych miejsc i nie będę, nie wiem, tak korzystał z tych miejsc, po prostu przejadę się do tego miejsca, pojedziemy po prostu tym szlakiem, zobaczymy to miejsce, powiemy o nim dwa słowa, a przy okazji dowiecie się właśnie, co to za miejsca. Mapkę mam, także możecie tylko zobaczyć, jak to wygląda. O, tutaj jest trasa niebieskiego autobusu, która jest dużo dłuższa. Tutaj mamy trasę czerwonego, a tutaj mamy trasę niebieskiego. Ja dzisiaj wybrałem trasę czerwonego z tego względu, że jest krótka, a dlatego musiałem wybrać dzisiaj tą krótszą trasę, bo przez dzień padał deszcz. Tak się przytrafiło, że dzisiaj padał deszcz i popsuł mi trochę plany, bo akurat chciałem wybrać tą dłuższą trasę, gdzie są ciekawsze miejsca w sumie do zobaczenia, ale te też są ważne. Te też są ważne na czerwonej trasie, więc przejedźmy się tą trasą. Mam nadzieję, że w sumie deszcz mnie jeszcze nie złapie, bo jeszcze dalej kręcą się dość ciemne chmury takie deszczowe, więc wybieramy się tą trasą czerwoną. O każdym z tych punktów opowiem dwa zdania i będziemy lecieć dalej. W kolejnych vlogach pokażę trasę niebieską, więc jeśli nie chcesz przegapić tych filmów, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału. Warto też zostawić łapkę w górę, przywitać się w komentarzu. No i zaczynamy! Naszym teraz pierwszym punktem na mapie, w którym się zatrzymamy, a w sumie to już drugim, bo pierwsze to galeria, to będzie hotel Hard Rock Hotel. Już tam jadę i już Wam go pokazuję. A więc tak, dojechaliśmy już do drugiego przystanku na mapie linii czerwonej. Jesteśmy przed hotelem Hard Rock Cafe.
Słuchajcie, to podobno jest hotel, nie byłem w środku, ale podobno jest tak, że w każdych gdzieś tam zakątkach, w każdym jakimś wolnym miejscu są prezentowane ubrania i instrumenty muzyczne największych amerykańskich gwiazd, takich jak Whitney Houston, The Beatles, Elvis Presley, Madonna. Także ciekawy hotel. Znajduje się bardzo blisko plaży, no bo dosłownie tylko trzeba przejść przez ulicę. Jest tutaj piękny deptak, po którym można sobie naprawdę mega pospacerować, z pięknymi widokami. Między palmami słońce, piasek, wszystko jest, woda tak jak trzeba. Znajduje się bardzo blisko popularnej ulicy Soi 6 tutaj w Tajlandii, bardzo blisko McDonalda. A i sam hotel też ma, widzę tutaj dobre wyposażenie, swoją restaurację z widokiem właśnie tutaj na morze, przy ulicy. No i to w sumie tyle, możecie się tutaj po prostu zatrzymać, jak przyjedziecie do Pattayi. I może dobrze, że ta pogoda pokrzyżowała mi trochę te plany, bo w dzisiejszej trasie mamy kilka hoteli. To w sumie może będzie tak bardziej po kolei, że najpierw do tej Tajlandii, do Pattayi trzeba przyjechać, wiedzieć, gdzie można się zatrzymać, a dopiero później zwiedzać te mega atrakcyjne miejsca, które będą w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu przy niebieskiej trasie. Kolejne miejsce na mapie czerwonej jest bardzo niedaleko stąd. Jest to galeria Central Festival i Hotel Hilton. Jedziemy. Ok, znajduję się już przy galerii Central Festival i przy hotelu Hilton, które są tutaj za moimi plecami. Jest to najpopularniejsza galeria tutaj w Pattayi. I osobiście dla mnie też najlepsza. Jak chodzimy na zakupy, to praktycznie tylko tutaj. Są moim zdaniem lepsze sklepy niż tam w tym terminalu 21. Choć on też ma swoją taką wyjątkowość, ale jeśli chodzi o zakupy, to wolimy robić je tutaj. Są tutaj banki w tej galerii, jedzenie jest, są wszystkie sklepy takie popularne, europejskie, wszystkie marki, także i dużo jakby tak więcej towarów w tych sklepach. Dla mnie lepsza galeria. Telefony, nie telefony. I wszystko, co trzeba załatwić, zegarmistrz, nie zegarmistrz, jakieś gdzieś tam restauracje, wszystko tutaj jest i bardziej nam się tu po prostu podoba. Jest to w ogóle największy kompleks w Azji Południowo-Wschodniej, największa, taka, która znajduje się przy samej plaży. Bo powiedzmy terminal może być większy, ale to już jest gdzieś tam w mieście, ale tak tutaj na wprost plaży, przy samej plaży, bo znajdujemy się na tym samym deptaku, co przed chwileczką byliśmy w hotelu, tylko tam dalej Hard Rock. To ten deptak się tutaj dalej ciągnie, ta sama plaża tutaj się dalej ciągnie. Jest to samo miejsce, tylko po prostu bliżej centrum, bliżej ulicy Walking Street. I na właśnie taka przyplażowa galeria, to jest największa galeria w całej południowo-wschodniej Azji. Mega miejsce, obok niej znajduje się policja, także jeśli ktoś potrzebuje dać się na policję, to jest tutaj obok. Jeśli ktoś potrzebuje udać się wysiąść lub wsiąść, a mieszka właśnie w hotelu Hilton, to tutaj właśnie jest przystanek. Tutaj można też kupić akurat w tej galerii po lewej stronie od strony policji jest punkt tych autobusów, gdzie można kupić bilety. Tak jak wspominałem, galeria znajduje się bardzo blisko policji, dosłownie tylko ulica ją dzieli. I właśnie co zauważyłem, to, że czasami ustawia się tutaj policja i po prostu zatrzymuje skutery osoby, które jeżdżą bez kasku. I tak jak tutaj pani była bez kasku, została zatrzymana przez policję i pewnie dostała jakiś mandacik, chociaż dziwię się, bo była to chyba Tajka, więc Tajowie raczej nie jeżdżą w kaskach, ani też nie są zatrzymywani. Mam nadzieję, że ja nie zostanę. Dobra, wsiadam i jadę pokazać wam kolejne miejsca. Ok, właśnie podjechałem pod kolejny punkt, który znajduje się w sumie na tej samej ulicy, tylko już przy samej ulicy Walking Street. Prawie, że jest to Royal Garden Plaza, takie centrum rozrywki, gdzie są kina, coś do zjedzenia standardowo. Tutaj na zewnątrz mamy Subway, tam mamy Burger King. Tutaj jeszcze tam troszeczkę był wcześniej McDonald's. Jest tu jeszcze na drugim piętrze takie, kurcze, escape room, taki coś w tym stylu. Tam właśnie widzimy, zaraz wam pokażę. Tutaj widać tylko ten plakat Horror Hospital. Jest to takie straszne miejsce, że ja się bym tam na pewno nie odważył wejść do tych pomieszczeń, które są specjalnie właśnie przygotowane dla ludzi, którzy chyba, nie wiem, szukają emocji, bo chodzą tam poprzebierani, naprawdę Tajowie, tak mocno przebrani. Jest to takie straszne miejsce, że można naprawdę zwariować. Chodzą właśnie, widzicie, jakieś, nie wiem, czy tam w sumie z nożami nie chodzili chyba, ale
tutaj na tym filmiku nawet w sumie jest tam coś pokazywane. Jest to naprawdę tak odwzorowane miejsce, dobrze, miejsce strachu, że po prostu szok. Więc jak ktoś chciałby się udać do takiego strasznego miejsca, to tutaj zdecydowanie tak. Kolejna galeria, kolejne ciekawe miejsce w Pattaji, do którego warto się udać. No i oczywiście jeszcze te popularne wszystkie restauracje, jak Taco Bell, Bonchon, tutaj jeszcze taki jest. No i dużo innych. A więc z tego miejsca możemy wsiąść i wysiąść do autobusu. A jeśli chcemy udać się na Walking Street, to jest najbliższy przystanek do Walking Street. I kawałeczek dalej, tutaj wprost, 5 minut pieszo, dochodzimy do Walking Street, gdzie no jest to w sumie no najpopularniejsza ulica tutaj w całej Pattaji. Znajduje się tam największa ilość różnych klubów, no i takich miejsc rozrywkowych. Naszym kolejnym punktem na mapie jest Budda, więc jedźmy na Buddę. Jeden autobus, drugi autobus, trzeci autobus, czwarty autobus, piąty autobus. To jest w ogóle miejsce, gdzie zjeżdża się najwięcej autobusów, bo są tam parkingi porobione, a my znajdujemy się bardzo blisko dwóch popularnych miejsc, czyli Buddy, który znajduje się dosłownie tutaj na tym skrzyżowaniu pod górkę, i dodatkowo jest tutaj jeszcze fajny park, po którym sobie warto pospacerować, i tutaj właśnie zjeżdża się naprawdę bardzo dużo turystów. Mamy tu kolejne autobusy poparkowane, gdzie właśnie udajemy się też tutaj pod górę. Tu też mamy piękny park, po którym ja tutaj zawsze chodzę, robię kroki, spaceruję. I tam u góry mamy jeszcze dodatkowo takie dla Chińczyków właśnie ciekawe miejsca, bo jest to odwzorowane tam coś tam troszkę na wzór chiński. Dodatkowo jest tam admirał taki i jeszcze jakieś tam różne popularne rzeczy, gdzie Chińczycy strzelają tam z takich ich petard jak na święta Nowego Roku, więc jest to mega popularne miejsce, naprawdę mega dużo ludzi tutaj przyjeżdża, więc warto się udać. I to jest właśnie to kolejne miejsce na czerwonym szlaku na naszej mapie. Także i Budda, który znajduje się po lewej, jeśli chcecie zobaczyć film z Buddy, jak tam to wygląda dokładnie, to wzgórze i jak wygląda Budda, to jest na kanale moim film nagrany o Buddzie. Jest też nagrany film o tym miejscu, co się znajduje tutaj u góry, więc możecie sobie zobaczyć te dwa filmy. A więc są to zdecydowanie dwa ważne i fajne, naprawdę warte miejsca do odwiedzenia, do odhaczenia, do zobaczenia, bo tutaj jeszcze też na tym wzgórzu jest fajny punkt widokowy, z którego można zobaczyć całą promenadę, tak całą zatokę Pattaji, gdzie są też fajne restauracje, piękne miejsce. Jest jeszcze taki punkt widokowy, gdzie są te napisy takie ogromne, Pattaya City. Jest tutaj naprawdę co pospacerować na cały dzień, kurczę, chodzenia, zwiedzania po tych górkach, po tych parkach z tej strony i z drugiej strony skrzyżowania. Także naprawdę zachęcam, jeśli jesteście w Pattaji, przyjedźcie tutaj, zobaczcie, jak to tutaj wygląda. A my udajmy się do kolejnego miejsca, które jest na naszej mapie. Jest to skupisko 4 pięciogwiazdkowych hoteli, które znajdują się właśnie za tym wzgórzem. Do tego miejsca jeszcze mogę tylko dopowiedzieć, że te parki oba tutaj zostały wybudowane w 1988 roku, czyli 36 lat temu. Słuchajcie, podjechałem już pod wjazd do Royal Cliff Hotels Group. Jest to naprawdę bardzo ekskluzywne miejsce. Na początku witają nas takie tutaj piękne fontanny, piękne miejsce, i znajduje się to właśnie za tym wzgórzem, przy samej plaży. I tam w oddali widzimy właśnie te 4 pięciogwiazdkowe hotele, które się tam znajdują. Mogę tam pod nie troszeczkę bliżej podjechać, ale nie tutaj tędy, gdzie jest w sumie taki oficjalny wjazd, tylko pojadę tam troszkę z tej strony do nich. Nie za wiele stamtąd zobaczymy, ale co ważne, no to zatrzymuje się tutaj autobus i jak ktoś tutaj mieszka, to po prostu może sobie stąd wsiąść i wysiąść z tego autobusu. Na pewno będę się tam chciał kiedyś udać i nagrać stamtąd jakiś film, więc myślę, że jest to kolejny powód, dla którego warto śledzić kanał i subskrybować, także zachęcam jeszcze raz. A ja podjadę teraz tam z boku i zobaczymy, co tam jeszcze da się zauważyć. To, co chyba najważniejsze, co tyczy się tych hoteli, to gdzie one są po prostu umiejscowione. Ta dzielnica jest po prostu mega piękna, cicha, blisko parku i przy samym morzu. Jest po prostu tutaj ładnie, kolorowo. No i
To jest chyba najważniejsze. Chcę tylko jeszcze dopowiedzieć, że znajdujemy się już bardzo blisko portu, który jest kolejnym punktem na naszej mapie, a więc myślę, że już nie ma co za bardzo się tutaj rozgadywać na temat tych hoteli. Jedźmy do portu, zobaczmy port i dwa słowa o porcie, a później pojedziemy już w ostatnie miejsca. Ej, wiecie co? Właśnie widzę papugi. Nie wiem, skąd te papugi się tutaj wzięły. To chyba nie jest jakieś takie naturalne zjawisko. Nie wiem, czy ktoś je tam puszcza z tego punktu widokowego Pattaya City, o którym wcześniej wspominałem, ale chyba raczej tak właśnie, bo widzę, że one przylatują tam z powrotem i siadają na rękach pewnych osób, które tam są, i na poręczy, i sobie tutaj latają piękne papugi. Kurczę, co za widok. Jak fajnie hałasują tak jak papugi. No to mają tutaj atrakcję osoby, które sobie przyszły na punkt widokowy. Przynajmniej zobaczą stado pięknych, dużych papug. Tu, gdzie kończy się Walking Street, albo zaczyna, w zależności od której strony podchodzimy, zaczyna się pier, czyli port w Pattaya. Port ten nazywany jest też Bali High Pier. Jest tutaj zawsze ogromny ruch, ogromny. Chciałem zatrzymać się bliżej tego portu skuterem, ale akurat była policja i tam, gdzie ja chciałem się zatrzymać, no to nie do końca można. A jak ostatnio zatrzymałem się w miejscu, w którym chciałem się zatrzymać, ale nie można było, to skończyło się to 60-złotowym mandatem. Więc pomyślałem, że zaparkuję troszkę dalej, ale tam, gdzie można, a nie tam, gdzie chcę. Okej, jesteśmy w porcie, z którego widać całą tutaj zatokę Pattayi, pięknego, wielkiego miasta. Jedni lubią, jedni nie lubią Pattayi. Ja tam akurat lubię, ale ludzi, ja pierdzielę, ile tam jest ludzi. Poczekajcie, pokażę wam, ile jest ludzi obecnie w porcie. Chyba właśnie wrócili z wszystkich jakichś tam wycieczek, które ten port oferuje. Bo można stąd popłynąć na różne pobliskie wyspy, a między innymi na Kolarn. I tutaj mamy na przykład obecnie godziny, gdzie odpływają łódki i przypływają. Jo, cię kręcę, ile ludzi. Masakra. Mnóstwo. Tam jest aż czarno z przodu. A jak popatrzymy w lewą stronę, to widzimy te 4-5-gwiazdkowe hotele. Tutaj to wzgórze z napisem Pattaya City, a tutaj mamy port i to kolejny przystanek, gdzie zatrzymuje się autobus i można do niego wsiąść lub wysiąść i udać się na przykład na jakąś wycieczkę z tego portu. Tutaj jeszcze bardzo popularne jest takie coś, a już teraz słabo widać, ale widać w sumie z przodu, takie chorągiewki. Przewodnik wysokie, długie niesie i wszyscy wiedzą, gdzie mają iść. W sumie nie ma się co dziwić, no bo tyle ludzi, że masakra. O, tu idą kolejni. A szczególnie, kiedy mowa o rozdartych Chińczykach. Ja pierdzielę, gdzie oni jeszcze płyną o tej porze? Przecież jest już po 18. Masakra. Na naszym czerwonym szlaku turystycznym po mieście Pattaya zostały jeszcze dwa punkty. Jeden z nich to są go-karty, na które was jeszcze zabiorę w tym vlogu, i Koloseum Show. No właśnie, ktoś tu wjechał w bandę i nie może wyjechać. Przydzwonił. Kurczę, przybliżyć te. No, musi mu ktoś przyjść pomóc. To kolejny przystanek na mapie, gdzie autobus się zatrzymuje i można się tutaj udać na tego karty. Tak wygląda trasa. Miejsce bardzo blisko portu. Easycard.net się nazywa. Jakby sobie ktoś tam chciał kupić jakieś bilety albo zobaczyć, jak to wygląda. Bo strasznie głośno,
nie dość, że od tych gokartów, to jeszcze właśnie zapalił chłop autobus i hałasuje, kopci, o jacie, spadam stąd, bo strasznie tu nieprzyjemnie obecnie. W sumie nigdy jeszcze nie jeździłem na gokartach. Dajcie znać w komentarzach, jak ktoś jeździł na gokartach i jak to wygląda. Tam widzę, że już pan chyba macha flagą, że już ostatnia runda. Ostatnie okrążenie. W ogóle dajcie znać w komentarzach, jeśli byliście w Pattaji, to dajcie znać, że byliście chociaż w Pattaji. I dajcie znać, co ciekawego widzieliście. A ja za chwilę zmierzam do ostatniego punktu, do Colosseum Show. Powiem wam, gdzie jest, pokażę, jak wygląda. I to będzie ostatni punkt w dzisiejszym vlogu. Colosseum Show Pattaya. W sumie dobrze, że chyba zrobiło się już trochę ciemno i późno, bo przynajmniej coś tu się dzieje, bo w ciągu dnia jest tutaj samo słońce i nic więcej, gorąco. Wow. Mnóstwo autobusów, znowu wrzaski, krzyki i gwizdanie. To gwizdanie to jest straszne. Pełno ludzi, pełno ludzi. I po wydarzeniu można sobie zrobić różne zdjęcia z osobami, które na tym show występowały. Tak to tutaj wygląda. Nie wiem, czy mogę kręcić, bo za takie rzeczy pewnie trzeba płacić. Żeby sobie zrobić zdjęcie, trzeba jakiegoś tipa dać. Więc nie idę od przodu. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do samego końca tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału, do pozostawienia łapki w górę i do wpadnięcia kolejny raz na kolejne filmy. Jesteśmy naprzeciwko Supalai, takiego dużego wieżowca. I jest to dość daleko od poprzednich punktów. Mam na myśli Buddy, gokartów, portu. To jesteśmy z drugiej strony miasta. Jesteśmy o wiele bliżej dzielnicy Jomtiem niż Pratamnak, na której przed chwilą byliśmy, i centrum. A tak jak mówiłem, w kolejnym vlogu pojedziemy trasą niebieską. Żegnam się już dzisiaj z wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie. Hej. Cześć.